No, siemano ludzie. Jak to? Sorry, że tak ostatnio słabo streamuję, ale mam mało czasu. Mało czasu na streamowanie. W tych godzinach, co zawsze streamuję. Tak to jest, jak się pracuje na zmiany, niestety. I tak trochę słabo będzie. Ale dzisiaj jest wszystko tak, jak należy. Dzisiaj normalnie gramy. Będę wydziwiał. Nie ma co. No, tak jak widać w tytule, tak gramy dalej w Dead Space'a. Co więcej mogę rzec? O tyle, nie zaczynamy, bo to szkoda czasu. Jeszcze tylko ogarnę Twitcha, zobaczę, czy wszystko ok. Chyba wszystko ok. Ej, pyk. Z tego co wiem, z tego co pamiętam, zbliżamy się do takiego niezbyt fajnego miejsca. O, nie wiem, jak to się gra. Raz lepiej. Musiałem trochę dostosować moją czułość myszy, jak zwykle. Mówiłem, zbliżamy się dosyć. Kurwa. Kamerki jak zwykle. Niestety, ale zawsze jak włączam streama, mi zaraz minimalizuje wszystko, bo ustawienia kamerki postanowiły się kurwa wjebać, nie? I za cholerę nie umiem tego wyłączyć. Dobra, co ja tu mówiłem? Zbliżamy się do dosyć chujowego miejsca. I nie wiem, czy ja te chujowe miejsce ogarnę, tak szczerze powiedziawszy. To jest dosyć. Nie dość, że jest dosyć źle zrobione, to i dosyć ciężkie. Zaraz to było na poziomie drugim. Właściwie korci mi, żebym cofnął się do jakiegoś magazynu i zostawił te schematy, bo mam ich sporo. Czyli ten półprzewodnik do sprzedania i w ogóle dużo kredytów, także można było się to kupić. A gdzie to kurwa było? Jakoś tak tędy chyba się szło do tego magazynu. Przynajmniej do stacji kolejki. Tak zrobimy, pójdziemy do. O, tu jest magazyn. Trzeba było daleko iść. Kombinezon poziom trzeci. Zaraz go wykupimy. Laser stykowy. Nie wiem, czy on jest dobry. Strzelba energetyczna raczej z niej nie będę korzystał. Kinetyczne urządzenie pobudzające krótkiego zasięgu. Chyba się bawiłem poprzednim razem tym tałajstwem i jakoś niespecjalnie było jakieś zajebiste. Ale ten laser stykowy chyba był zajebisty. Dobra. Na pewno złoty przewodnik trzeba sprzedać. Myślę, że mógłbym posprzedawać po jednym ze staków amunicji. Tego mamy dużo. I poziom trzeci kombinezon 20 tysięcy. Wow, akurat starczy. Jeszcze mi na laser stykowy starczy. To spoko. Kupujemy. Będziemy mieli więcej miejsca w ekwipunku dzięki temu. No, zobaczcie, kurwa, jaki kozak teraz, ile pancerza ma. No, zajebiste. To by było to. Na pewno kupimy właśnie ten laser stykowy. Mnie stać. I stać mnie jeszcze na węzeł mocy, który też kupię. Yeah. Mały taken. Jest i laser stykowy.
Okej, właśnie zużyłem amunicję na to. Na jakieś ewidentne AOE. Jest jakoś opisane, co to ma za jakieś właściwości? Czy to nie tu? Nie, tu nie jest opisane, to pewnie w ekwipunku będzie. I oczywiście przetestujemy w najbliższym przeciwniku. Aha, nie mogę. Nie mogę za bardzo sprawdzić, jakie ma specjalne właściwości. Dobra, przekonamy się w trakcie. Dobra, musimy iść do... gdzieś tam. Musimy wrócić do tego typa. A nie, jednak nie. Nie do typa. A wydawałoby się. Musimy pojechać windką na górę. Według tego poziom trzeci. Dużo amunicji nie ma w magazynku, więc musi to być naprawdę potężna pukawka. Właściwie mogę powiedzieć, że chyba z tym ekwipunkiem będę się wozić. Z obecnym uzbrojeniem. Wydaje się fajny. Tak, ja tu wcześniej byłem i wróciłem. W ogóle nie poszedłem tak jak powinienem. I zaakceptuj. Tak. Zobacz, kurwa, nie to. Zobacz, jak tu ten. Czy z tym wszystko działa? Prawda, muszę sobie sprawić jakieś kurwa. Nie wiem, jakieś. Nie wiem. Jakiś tablet czy coś. Było mi wygodniej. Korzystać, bo to tak zaglądanie co chwilę na ten telefon to tak mało intuicyjne jest. Chyba nigdy nie mogę z kasy zbierać. Trzeba prosto iść, ale tu jest magazyn. W tym magazynie, hej, amunicja. Przygarnę. Więcej stelaży linowych. Kurwa, ile tych stelaży dostaje. Energia plazmowa. Już jeszcze nie, to idziemy dalej. Okej. Okay. Gdzie mnie zaprowadzisz, Windo? Powiedz mi. Gdzie mnie zaprowadzisz? To dziwne miejsce, okej. Okay. Ewidentnie tu zaraz coś będzie się czaić z drogi. Isaac, you're going to have to cross the ship exterior to reach the ADS cannon. Problem is, we're still getting bombarded by asteroids. Look for cover, or you'll get torn to pieces. Yeah. To akurat nie jest ten chujowy moment, co nas czeka, bo jest gorszy. Ale to też nie za ciekawe. Dobrą sprawę. Ja podniosłem pojemnik na tlen. Tak. Myślę, że chyba nie będę tego potrzebował. Yeah. Zacznie się zaraz, kurwa. Entering vacuum. Entering zero gravity. Ah. Warning. Multiple impacts detected across the starboard hull. Da, i teraz muszę tak unikać. Nie? Wyskakiwać między osłonami. Dobrze? Nope. Nie, nie zdążyłbym. Nie ma chuja, żebym zdążył. Do następnego.
Zdążę! Nie, zaoszczędziłem jakieś... te sekundy. A, to jeszcze w ogóle po bokach są, jakby... W razie czego miał nie zdążyć, to mogę sobie zawsze skoczyć tam. Do boczki, ale chyba nie będę tego potrzebował. Nie będę tego potrzebował. 34 sekundy. Właściwie można by spalić. Dobra. Jeśli nie teraz, to kiedy? Tak to by mi się wywalało po ekwipunku, podejrzewam. Następnego? Biegnij, 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 biegnij. O, zdążę. Jest, udało się, zdążyłem. O, ładnie ten statek dostaje, wpierdol. Asteroid. Naprawdę, jeśli ktoś się interesuje tematem astrologii, czy kosmologii, czy jak to tam wie, to wie, że w rzeczywistości asteroidy, odległości między asteroidami są liczone w setkach kilometrów. Więc to nie jest tak, że w tych filmach science fiction ktoś wlatuje w pole asteroid, żeby uniknąć, kurwa, nie wiem, ataku ze strony wroga czy coś. No tak, i teraz zaczyna się zaraz to najgorsze. Czy ja mogę dostać trochę tlenu? Dwa. Zaraz się wezmę i uduszę, no. O, dobra. I teraz to. To jest po prostu zjebane. Keep an eye on the hull's integrity. Too many of those things get by, and we're dead. I think I've almost got the system repaired. Just buy me a little more time. Zobaczymy, czy ja to ogarnę, bo to jest naprawdę ciężkie. Próbujemy to przelecieć tak, jak jest. A, zapomniałem, bo ja mam... Idzie całkiem w porządku. A! Ucieknie, dobra. Just one more minute and it should be fully operational. Okej, kurwa, nie wiem co się teraz stało, bo zwykle jak grałem w ten celowniczek, to kurwa nie byłem w stanie tego przejść. Po prostu tych asteroid latało tyle, że no nie byłem w stanie tego po prostu ogarnąć, nie? A teraz kurwa na najtrudniejszym poziomie, kurwa, cisnę to bez za pierwszym razem. Okej, okay, to... Okej! Okay. Właściwie mnie to cieszy, bo myślałem, że spędzę tutaj kolejną godzinę robiąc to. A jednak się okazuje, że nie.
Ja teraz się zastanawiam, czy ktoś od EA, czy wie, kto to zrobił, to gra Visceral chyba Games. Czy oni coś zjebali i po prostu trudniejszą wersję tego celowniczka dali na łatwiejsze poziomy, czy ta gra została spatchowana, że łatwiej jest ogarnąć to? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie mówię, no poprzednim razem jak w to grałem, to raz nawet przestałem grać przez ten niebany celowniczek, a teraz no pierwszy kurwa razem, nie? Nie wiem, jak to się kurwa stało, ale dobra, kontynuujmy. Widocznie jestem lepszy w te gry niż mógłbym przypuszczać. Pytanie, czy to też będą mnie we mnie strzelać? A to, a nie. Okej. Okay. A, on musi się rozgrzać, ten laser. Najwidoczniej, dobra, dobrze wiedzieć. Czy on nie jest taki użyteczny, jakby można było przypuszczać. A, trzeba naładować i puścić. No okej. Okay. Rozumiem. Damy z tego. Baj! Chyba to ja powinienem ruszać kurwa dupsko. Przeładuję na wszelki wypadek. Żeby nie było sytuacji, że będę bez amunicji czy coś. A o tego, podobno był jakiś sposób na przejście tego celowniczka, jakiś dziwny. Przez co łatwo można było to przejść. Myślałem, że będzie właśnie taka sytuacja, że po prostu ja tego nie ogarnę i będę musiał wejść na YouTube i zobaczyć, jak to kurwa ogarnąć. A tu niespodzianka. No mnie to cieszy, bo nie będę musiał już do tego wracać. Do tej sekwencji. Ale wow, okej, okay, brawo ja. Brawo kurwa ja. Dobra, do czego mam dużo amunicji? Tego stelaża linowego. Będziemy z tego stelaża teraz strzelać. Znaczy stelaża linowego, to jest co? Jak to się kurwa nazywa? Ta broń? Jak ta broń się nazywa? Pistolet linowy, okej. Okay. Będziemy strzelać pistolet, kurwa. Isaac Hammond, you're not gonna believe this. Oxygen levels are falling. Something's poisoning hydroponics air production and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff. We're not going to have any air to breathe soon. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical. It should have everything you need. Will this never end? Isaac, get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep it breathing long enough to fight it. No właśnie, załatwiliśmy problem z asteroidami, teraz jest problem z tlenem, oczywiście, bo akurat w tym momencie postanowiło zabraknąć tlenu. Hej, myślę, że okej. Da fuck? Okej. The fuck is that? Czy to kurwa głowa? Czy my zaczynamy kurwa, nie wiem, bawić się w The Thing? Ona to wygląda. Kurwa, zmiażdżę to na wszelki wypadek. Wiem, że tam jesteś. Jeśli myślisz, że ja kurwa tak po prostu wyjdę. Okej, a to kurwa. Co to? Kurwa. A co?
facehuggerami mamy do czynienia? The fuck? Gdzie chuj? Nie przypominam sobie ich, żebym wcześniej widział tych stworów. Ale mam dziwne wrażenie, że to pod wpływem wyższego poziomu trudności. Po prostu nowych przeciwników wklepało prędzej. Okej. Czyli tak, mamy potwory żywcem zwyjęte z cosia. Mamy facehuggery. Coś facehuggero podobnego. Okej. Okay. That's cool, I guess. Fuck me. Amo. Wyśliłem sporo tego amo. Dobra, wracamy na poziom drugi. Jedziemy do medycznego. Jedziemy do medycznego. Amunicji mam całkiem sporo. Szczególnie do piły. Dobra, te hałasy są kurwa podejrzane. Ładuję na wszelki wypadek wszystko broń. Czyli całą kurwa jedną w tej chwili. Tędy? Tędy, oczywiście. Tędy się do kolejki idzie, nie? To jest jakiś przeciwnik, czy mi się wydaje? Bo mi się wydaje tylko. Skorzystajmy z magazynu. Ogarnijmy jakieś... Aha, za tyle kredytów to ja gumę kupię. A nie, zaraz, ja mam półprzewodnik jakiś przecież. Ile on jest warty? Rubinowy półprzewodnik, 10 koła. Panie, to ja kupuję węzeł. Ale się chyba będę robił, że nie będę wydawał pieniędzy na jakieś amunicje czy apteczki, bo to na spokojnie można znaleźć, ale będę się skupiał na... Będę się skupiał na kupno węzłów. Każde 10 koła pójdzie na węzły, chyba że będzie możliwość wykupienia kombinezonu lepszego, no to wtedy kupię kombinezon, to logiczne. Ale tak to... No mówię, no apteczek i amunicji mi leci tyle, że na spokojnie mogę zrezygnować z kupna ich na rzecz właśnie ulepszeń i kombinezonu, nie? Dobra, tędy do kolejki. No tak, no kurwa, tu stoi przecież ta kolejka. Hello? No, okej. Dobra, wracamy do... do medycznego, tak? Sektora medycznego zrobić jakąś trutkę na fory. Patrzę, ktoś tutaj streamuje, czy mi się wydaje. A, znajomy streamuje. Muszę kiedyś do niego przyjść. Najgorsze jest to, że znajomy zawsze streamuje wtedy, kiedy ja streamuję. Albo streamuje wtedy, kiedy
Nie chcę im się z tym wyglądać. Isaac, I can smell the contaminated air from here. It's spreading faster than I expected. I'm trying to isolate it, but it's not going to buy us much time. We have to get that thing off this ship. The chemicals you need are in the chemistry lab. I'll hack the door for you when you get there. Jasne. Czy te worki nie były pełne? O ja pierdolę, te worki były pełne. To się kurwa wykluło. You can't stand in the way of God's plan, the natural order. Are you blind like the rest? Co kurwa? Ale ten manekin potrafi wystraszyć. I guess we're not alone here after all. Someone doesn't want you in this part of the ship. No shit. Nie zauważyłbym tego, naprawdę. Pyk. Pyk. I pyk. Dobra, według mapy powinienem iść tędy. Dobra, idziemy tędy. CSC Imagining Diagnostic Lab. Ale nie umiem czytać po angielsku, ja pierdolę. Jest ciemno i oczywiście chyba biegnie. Kurwa. Straciłem życia. Mam tylko dużą apteczkę, to nie będę może na razie zużywał. Bo to będzie trochę małe marnotrawstwo. Kurwa, jak ciemno. Tędy? Oczywiście, że tędy. O, ładowanie stazy. Czyżby mi się to zaraz przydało? Tam widzę przydala, tu jest warsztat, tam są jakieś zapasy, w których zaraz wejdę. Mnie coś tu zaatakuje? Ewidentnie jakby miało coś zaatakować, to by zaraz stąd wyszło. Moc stykowa. Dziwnie to trochę brzmi, moc stykowa. Ja to cacuszko może pomieścić, na razie 3. Wcześniej pomieszczało chyba 4. Mam 3. Tak standardowo wydam 2, jeden zostawię na w razie jak gdyby. Nie wiem, czy tą stazę ulepszać. Obecną chwilę nie było mi to potrzebne. Co? Może nie. Piła. Może ten laserek stykowy. Coś tam. Kurwa, ulepszenie go jest drogie. Dobra, nie będzie. Trzymy go tyle. Pistolet linowy. Albo pojemność ewentualnie. W najbliższym czasie. No tu ewidentnie chyba nie ma sensu inwestować w to. Tamten brzydol stoi, ale mi nie przeszkadza. Tu później mina, ulepszenie miny. Szerokość, szerokość to może być akurat spoko, gdy jest więcej przeciwników. Szybkość przeładowania, obrażenia. No dobra. Nie, myślę, że z tym obecnym uzbrojeniem, co mam, to mogę do końca gry lecieć.
Nie będę niczego innego kupywać. Także mam w pizdu mocny laser, mam ścinacz nóg. Mam podstawową broń, do którego amunicja leci w chuj. I ona jest bardzo dobra. Mamy piłę, która tnie przez dłuższą chwilę przeciwników. Także to też jest spoko. No i okej. Teraz złapiemy to, tałajstwo. Pierdolniemy w tego dużego. Okej. Okej. Kurwa strzela, świetnie. Trzeba jakoś dobrze. Zdechło? Czy nie zdechło? Mam cię kurwa dobić? Leży. I nawet kredyt mi trochę dał. To jest zamknięte. Ale tu akurat nie ma co akurat podnieść już, więc spoko. Windku na górę, dobrze. Połowa życia. Chwalę. Leczenie i nie mam leczenia. Będzie zabawnie. Dobrze by było podejść do magazynu i wziąć tą łapteczkę średnią, co żem tam się trzymało. Tak, będzie zabawnie. O. No, otwórz się. No, otwórz się jeszcze. Że sobie przejdę. Gdzieś, ile ja mam ammo? Całkiem nie najgorzej. No i teraz tu trzeba będzie. Op, szybko, szybko, szybko jest. You're close to the chemistry station. Once you get the chemicals, you're also going to need a DNA sample of the alien tissue. I'll search the records for one. Fajnie, dobrze, że reaguje na DNA obcych. Chociaż nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie ze względu na to, że ci obcy powstają z ludzi. No chyba, że mają tak zmodyfikowane DNA, że już ludźmi nie są i można spokojnie wytworzyć truciznę na te tałajstwo. Chyba. Mam wrażenie, że ja trochę dziwnie dzisiaj mówię. No ja kurwa w ogóle streamuję, jak ja mówić nie potrafię. Nie potrafię się wysławiać. Często mam tak, że jak coś mówię, mam ułożone w głowie, co chcę powiedzieć i nagle... To, co miałem ułożone w głowie, nagle mi gdzieś tam wyparowuje i zapomniałem, co chciałem powiedzieć i zaczynam się motać i brakuje mi słów. For so long, Dr. Chalice, I now have a live subject for myself. I'm eager to validate my tissue regeneration here. Initial restraint was problematic, but now the patient's resting comfortably. He trusts me, Dr. Kind. He puts his life in my hands. He knows his part in all of this. Understands what I'm doing. The forehead has been swapped clean and marked. What are you doing with that? And I'm now attempting to create a passage to insert the sample tissue into. Yeah, ufam. No.
Jasne. Oczy kurwa wiście. To wygląda jakby miało zaraz pierdolnąć. Mogę się mylić. A co my tu mamy? O, to wygląda jakby miało zaraz stąd wyjebać. Czy ja to kurwa czuję w kościach? Energia siłowa. A, pewnie do tej strzelby kinetycznej. Nie, ale to ewidentnie wygląda jakby miał zaraz stąd wyjebać. Kurwa. Czuję to w kościach. Czuję to w pierdolonych kościach. Wirnik wsadu, co my tu mamy? Kredytów. Trochę śmiecia przyda się. I mamy komputer. Nie, to weźmie i kurwa wyjebie stąd. Ja już to kurwa czuję. What are you doing? Your fight for survival is admirable but pointless. And yet you keep on going. It almost makes me think that we had hope and future. Am I the only one who sees that we have died out a long time ago? We just haven't accepted it yet. Stop running. Stop your struggle. Our future, your future, the future of our race ends here. Allow me to introduce you to humanity's child, the children that will replace us. Jesteś kurwa pojebany, wiesz o tym? O ja pierdolę. Skąd ja to kurwa wiedziałem? Yeah, ta. Da, spierdalam. O, ta, jasne, się kurwa regeneruje. Oczy, kurwa, wiście. Świetnie. No fucking shit! Ah, fuck. Może nie jest jakoś super szybki. A, ja tędy mam uciekać. Mam nadzieję, że to nie potrafi, kurwa, drzwi otwierać, co? Mogę to wyjąć? Nie mogę. O, to pijasz doskonale na temat gówno. Dobra, na razie mam... pokój? Pokuję? Wypierdalaj. Kurwa, nie mam życia, no. Mniej więcej tego kurwa tu idzie. Już. Pokój. Korzystam z tego warsztatu. Mam jeszcze jeden węzeł. Okej, okay. Coś tu kurwa idzie. Coś tu kurwa idzie, pewnie ten kurwa regenerujący się chuj. Dobra, nie ma co tu zostawać. O, tak! To on! Nie ma co czekać, aż on przylezie bardziej.
need to find a DNA sample of the growth. According to lab records, there's an inert sample stored in the ICU. A Dr. Mercer was apparently doing intensive research on it. I've been trying to contact Hammond, but all I'm getting is static. Isaac, you've got to hurry. Tak, idę. Nie mam ammo do tego. No, właściwie ammo mi się zaczyna kończyć, tak samo kurwa jak jebane apteczki. Tak jak ten magazyn. Korzystam. Mogę. Energia siłowa, no to na pewno amunicję do tego. Energia siłowa, no. Strzelby. Czasem weźmiemy tą apteczkę. Od razu wykorzystam, by się zaleczyć. Idziemy. Znowu ty. Assistance surprises me. Holding on to your final breath, you claw your way along. You hold on to what was once your wall. But now, look to the children. Be glad of the knowledge that your death will break their birth. Listen. Can you hear it? It's coming. Say your prayers. Kurwa, masz szczęście, że jesteś za szybą, bo bym ci wpierdolił. Ja mogę tędy iść. Ale gdzieś tam się kurwa czai. Tych. This way, okej. Tak. Może mi się to uda, chociaż trzymać troszkę, dobra. Na chwilę może. A tak, świetnie. Zrobimy to. Kurwo. Oh fuck! Oh fuck! Patrz, nie mogę tego kurwa naprawić. A, dobra, ściął mi na pół. Ściął mi chuj na pół. Wiem, słyszę cię. Dalo. Na fuck this! O ja pierdolę! O ja pierdolę! Chuje mnie otoczyły, no. Na fuck this. No, co mnie kurwa dorwało, no? Oh. Widać, że będzie kurwa zabawnie. Thank you.
dwa. O, gdzie jest ta apteczka? Już to kurwa leżała. Kurwa, gdzie jest ten duży? O, tu jest ten duży. No nie, kurwa. Potnę cię chuju, zobaczysz, ja cię kurwa potnę. Potnę i kurwa spalę. No skąd kurwa mi wyskakujecie do chuja? O ja pierdolę. Oczywiście. Pierdol się. Będziesz leżał. Gdzie? Tam. No tak, muszę kurwa obok niego przejść, nie? Tak żeby inaczej. Jakby trochę spowolnie. Nowo. Dobra. Mamy spokój na chwilę. Będzie próbował się zregenerować. Dawaj tę amunicję. Czekaj, kurwa, ja cię spopielę. Gdzie jesteś? Ja, o w dół. Już zdechłeś. Super amunicja, nie ma co. Apteczka tak samo, kurwa. Pełno wszystkiego. Yeah. A narzekałem, że mam tego za dużo. Świetnie. The fuck? Oczywiście ja mam iść tam, ale... The fuck? Okej, co to właśnie eksplodowało, nie wiadomo. Ups, sorry.
Zmarnowałem amunicję. Nie to miało być. To miało być to. Hello, lady? No się pewnie zajebie, co? Co, i tyle, nic? Myślałem, że jakieś będzie coś. Nie powinno się coś z nią stać. Może jakiś skrypt się nie załączył. Apteczki i amunicja. To jest mi teraz w tej chwili potrzebne. A narzekałem, że mam tak dużo, kurwa, wszystkiego. Nie mam miejsca na nic. No. I przyszedł boss. I stało się to, co teraz widać. Tędy mam iść? Tędy mam iść. O ma fucking... O ja pierdolę. O jebany, ale go pojebało typa. Ocie chuj. Ważnie. Tak na poważnie. Chuj. Put on lock, Dr. Chalice Mercer. The specimen continues to respond well to my experiments. Its cellular fortitude, not to mention elasticity, is remarkable. Dr. Kine, I'm sure, would disapprove. But I do not anticipate that issue as the good doctor is busying himself with the marker. As if that matters now. He has also succumbed to the same dementia that afflicted the colony. Only yesterday he told me he had spoken to his wife, but Amelia Kine has been dead for some years. My subject grows restless. Patience. Your time is soon. Very soon. Ładujemy co nieco. Adding sample 979 to chemical compound. Mixing required. No i co? Trzeba iść dalej? That's it, Isaac. Now you just need to... This has gone far enough. Accept your part in the God's plan. Embrace your own extinction. Wypierdalaj. Life support system failure on medical. What the hell was that? Please evacuate immediately. He's decompressed the entire deck, and I'm being locked out of those systems. All the air has been vented into space. You should be able to bring it back online from the security station, but you don't have much time. No fucking shit. Szczęście mam zasobnik tlenu. Zaraz mi tu coś wyskoczy, nie? Bo nie ten duży, chuj. Ciało mi zaczęło wariować. Niespokojnie. Powinno być tak, że im szybciej biegam, tym szybciej się tlen zużywa. W końcu no... Postać biega, tak? Zużywa więcej tlenu, żeby podtrzymać. No. Wysiłek mięśni. Tak? Żeby dostarczyć wystarczająco tlenu do mięśni. Ale jednak. Mogę to podnieść? Nie. No nie tak. O, jasno, udało się. 40 sekund. Jeszcze sporo czasu. O. Wiedziałem, że to coś takiego jest. Dobrze, może zgarnę jakieś apteczki. Może. Jesteśmy w końcu w dziale medycznym. Chyba trzeba tam
tego tlenu zjeść. Dobra, będzie spokój na trochę. Amunicja jest, apteczka. Świetnie, nie będę teraz zużywał. Chyba nie za bardzo się opłaca w tej chwili. Dobra. Ja tu mam iść gdzieś tam, a kurwa. Oczywiście, że nie jesteśmy kurwa sami. Zaraz, gdzieś tu było. Jest. Jebałem? Nie, kurwa, żyje to dalej. No i ten duży jeszcze przylas, no oczywiście. Teczka, może akurat zużyję ją. Jest tlen. Tu mam iść, tędy mam iść. Dobra, nara! Nara, fuck, zostaw mnie! Tędy? A, tędy, muszę iść, fuck! Biegnij. Nawet się nimi kurwa nie przejmuj, tylko biegnij. Tędy. Dobra. To mi się udało. Prześli za mną, nie widać. Dobra. I lost his signal. I'll continue scanning for his location. You have to get that compound mixed. Yeah, sure, why not? Dobra, zamknęły się za nim drzwi. Ewidentnie nie umie otwierać drzwi, więc... Good for me. Dopiszmy od razu, żeby nie powtarzać tego momentu. O. Baratować swoje savey, bo to wiadomo. Coś się zjebie. Jakiś save, to żeby można było odnowić. Żeby można było wrócić w miarę daleko. E, 15 koła, fajnie. Tam przewodniki, sprzedam przewodniki. Kupię standardowo pędzły mocy, tak. Dobra. Dałoby mi się apteczki. Dobra, tędy. Ile mam ammo tak w ogóle? Dobra, do piwu mam całkiem sporo. Do piwu mi starczy. The atmosphere. A survivor's report says a massive creature entered the hydroponics deck from outside the ship. That's when the air quality began to green. The survivor called it the Leviathan. Yeah, tak, oczywiście, Leviathan. A jak wiadomo, Leviathan oznacza coś kurwa w pizdu dużego. Więc to coś musi być naprawdę w pizdu kurwa duże. Nie? Oczywiście, że tak. Dobra. Życie chyba trzeba ulepszać. Bo jest mało. Nie potrafił tak ścisnąć. Ładnie. This way. And this way, okej. Okay. To jest do windy droga, ale nie idziemy do windy. A, tu trzeba było wrócić, no tak. Okej. Let's hope that poison works.
Head back to the tram station and get up to hydroponics as fast as you can. To nie mogę iść. Still no response from Hammond, so be careful. There's no telling how contaminated that deck is. I'm beginning to truly admire your spirit, misplaced as it may be. I think you should see the whole plan. You should not spurn the hive mind's offerings. You deserve to witness that at least. Wiesz co? Zamknij kurwa mordę. Bo mnie wkurwiesz, kolego. Ewidentnie powinieneś w pierdol dostać. Ja to tak kurwa solidnie. Jest save point. Laboratorium kryogeniczne. Okej. Okej. Wiem, co mi chuj chce pokazać. Wiem, co chce mi pokazać. Czy ja właśnie podniosłem apteczkę? Nie. Dawało mi się. Dobrze by było. Dobra, zobaczmy, czy mogę coś przeładować. To mogę przeładować. Mogę przeładować. Mogę przeładować. Dobra, i cztery. Cztery. Dobra, mamy wszystko przeładowane. Perhaps now you will understand. The work I have done will continue. I, Dr. Charles Mercy, shall serve as the catalyst to the salvation of our species. These specimens will return to Earth. I will spread their divine glory across the entire planet. I will leave you. Yeah, tak. Świetnie, kurwa. A będzie je, kurwa, rozpierdolić. Proszę, ale tu jest zamknięte. Ja muszę aktywować jakiś skrypt. Ładowanie stazy, możemy naładować stazę. O, amunicja. Jeee, boss fountain. Czyli, żeby ten duży postanowił wrócić. No i co? Zamknięte. Bez kitu, co jest? Nie powinien się jakiś skrypt teraz uruchomić. Już by mi się gra zbugowała. Okej. Okej, ewidentnie coś jest nie tak, bo powinno, kurwa, coś się zacząć dziać. A się, kurwa, nie dzieje. Może o czymś nie wiem. No nie. No nie mówcie mi, że mi się gra zbugowała. Kurwa. Okej, dobra, weźmiemy, wczytamy może na wszelki wypadek. Wyjście, tak. Kontynuuj. O, apteczka. Świetnie. Shall serve as the catalyst to the salvation of our species. Kurwa, stoisz?
these specimens will return to Earth. I will spread their divine glory across the entire planet. I will leave you with my creation. A czy nie widziałem wcześniej? Embrace the inevitable. O w dupę, ty chuju! Fuck. Ja wiem, co kurwa muszę zrobić. Maluchy, pierdolcie się. Łaskawie. Tak, kurwa. Zamroziłem cię, chuj, co teraz? I've managed to override Mercer's lockdown. There's a secondary tram station nearby, and you can take it to hydroponics. Let's just hope there's enough time. Kurwa. No nie wierzę, zajebał mnie kurwa mały, no. Ta. Nie wiem, czy to wystarczy. Żeby to zamknąć. Ta, zamknęło to prawidłowo. Let's just hope that's the last we see of that thing. I've managed to override Mercer's lockdown. There's a secondary tram station nearby and you can take it to hydroponics. Let's just hope there's enough time. Chodź tu, kurwa mała. No. I leżeć. Wszyscy. Dziwne, że z tego kurwa się nie regeneruje ten typ. Dobra, pozbierajmy rzeczy. Ewidentnie mi się jakiś skrypt posypał. W tamtym momencie. Aż musiałem wczytać. Ale zaraz się udało. Uff. Job well done. Tędy? Ja. Tędy trzeba iść. Ile mam amunicji? Jak to wygląda? Nie najgorzej. Powiem, że nie najgorzej. O, i wróciłem tutaj. Jak miło. Czy jakiś magazyn? Coś, nie? Kredyty są. Dobre i te kredyty. No dobra. Idziemy do hydroponiki. O! Kurwa, szybko idzie, już piąty rozdział. Dopiero trzy odcinki streamuję. Czuję, że to będzie szybka gra. Coś mi się wydaje. Dobrze, jeżeli zaczniemy coś nowego wtedy. Co my tu mamy?
Tam jest ammo. Tu jest dziennik. Audio. Hydroponics log, Dr. Elizabeth Cross reporting. I'm pleased to say that we're working close to maximum capacity at the present time. All flora is healthy and thriving, and food yield has created a surplus. I was going to pass the surplus on to the colony, but the captain was given a no-fly order. I want to note my opposition to that order. Everyone knows they're in trouble down there, and I don't see what denying them our surplus will achieve. Nie, nic dobrego. Kurwa, nie mam apteczek. A z tego możemy postrzelać troszkę, bo żeśmy zaniedbali urządzonko. Okej. Będzie zabawnie, coś czuję. Czy któryś jest przemieniony? Nie widać. O ja pierdolę, poważnie! Toalet! Kurwa. Już nawet do kibla nie będzie bezpiecznie pójść. Coś ci wyskoczy i w dupę wlezie. Pizdu. Stąd też? Nie? Może prawidłowo. Na troszkę zapasów. Pewno się przydadzą. This way, tak. Let's go! I do windy. Wygląda prosto. Yeah, pomidorki! O, schemat. Moc lasera stykowego. Watering cycle initiated. Otwieramy, czy coś tu się czai? Na razie nie. Amond. God fucked. Isaac. No strzelaj, kurwa! Good to see you in one piece. Don't take your helmet off. The air's rotten. I gotta look at it. It's huge. You won't believe it. Shut itself in food storage. Crew that was on this deck. I think they're what's poisoning the air. They've been transformed. I saw one of them. Bloated. Swollen. The poison factories. We need to take them out while we can still breathe. Człowieku, ty ledwo wychodzisz. I ty chcesz mi kurwa pomóc? Hammond! I thought you were dead. You need to get to cleaner air. You're not going to be able to help Isaac in your condition. Isaac, I'm scanning the area now. He's right. There's something really big in food storage. But I can't get a good scan. Monitor readings are off the scale. Coś wielkiego w magazynie żywności. Pewnie GMO się zbuntowało w końcu. Okej. Dobrze wiedzieć. Fuj. Ochyda. This it. No dobra. Jest magazyn. Ochydne dźwięki. To tam masz magazynie dla mnie.
oczywiście ammo do mojego lasera stykowego. Tak poza to nic. Nawet kredytów mam mało, kuźwa. No dobra, mam mało, nie będę kombinować. Dobra, trzeba iść tędy. To idziemy tędy. Suppose I should be glad that Ham's alive, but I still don't trust him. I think he's hiding something about the marker. No, dwa węzły. Mógł je wykorzystać jakoś. A, ta, no... świetnie, podejrzewam. Co? Dobra, ewidentnie tu mamy magazyn, ale w tym magazynie nie ma kompletnie nic. Idziemy dalej. O, warsztat. Jak miło. Ale teraz doszedłem do wniosku, że ten moduł stazy, to ja wezmę może ulepsze. Jeszcze. Energię albo czas trwania. Może przedłużę czas trwania do 10 sekund. Wbrew pozorom spowalnianie wszystkiego, co się rusza, jest przydatne. Aha, tu jest zamknięte, dobra. Tu trzeba użyć? Nie trzeba. Może później będzie otwarte, albo to jest jakiś skrót. Windką na górę. Daleko? Nie, daleko. Fuck you. Wszelki wypadek cię... jakiś syf z niego wychodzi. Skowaty. Zbierałem trochę amunicji. Świetnie. Mnie to bardzo cieszy. Okej. Okay. Ewidentna arena. Teraz pewnie jacyś przeciwnicy mi tu kurwa wyskoczą. No. 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 O, tu jest jeszcze mały. Wiszon. No, wystaw mordę, wystaw. Macki. Brzydalu. Chodź tu. Zmiażdżę cię. Chodź tu. Masz! O nie, żyjesz! Chodź tu, kurwa, chodź tu! Jeszcze jakiś brzydal?
Trzeba przeładować nieco. Myśmy sporo amunicji zużyli. To się walki tak przeładowanie, to tak nie bardzo. Bo można z tego korzystać, mam do pocisków. Do mojej plazmowej przecinarki. Do laserów stykowych. Trochę pił. No okej. Okay. Wyczyszczone. Można wejść? Można wejść. O! Tela szlinowy. O, ja cię tak bardzo słyszę za tymi drzwiami. Nawet nie próbujesz udawać, że cię tam nie ma. Dobra, stąd ty by wyskoczył. Więcej nic nie ma. W razie gdybym chciał użyć. Już nie użyję, tędy muszę iść. System odżywiania. A jakie znaczenie? Nie wiem, czy to miało jakieś znaczenie. Tu jest jeszcze winda na górę. Aha, okej. Dobra, może na razie nie. Nie wiem, czy ja tam przypadkiem i tak nie będę musiał iść. Tutaj się rozejrzę za jakąś może amunicją, czy apteczką, nie? Pusto. Jeszcze jakieś drzwi. Szklarnia A. Zobaczmy. Też... O, to ty. Okej, coś tam brzydkiego chciało wejść. A, czy ja muszę po prostu pozałatwiać te brzydale, okej. I see what I... Wiem, co mam zrobić. Siema, brzydalu. Co tam? Ta, nawet nie próbuj. Cię potnę. Wiesz, jak cię pociąłem? Nawet nie zauważyłeś, co? Mam przeładowane. Kurwa, mam dużo tej amunicji. I znowu to mówię, mam dużo amunicji, przyjdzie kurwa walka z bossem, ja nie mam amunicji, nie mam życia. Kurwa, zwykle, nie? Gdzie ty jesteś, brzydalu? Wiem, że tu jesteś. Czuję ten syf, tu jesteś. Widzę, że znowu coś zeskoczyło. Znowu je zeskoczyć. Aha, okej. Okay. Co tam, gówniaku? Cię kurwa... Zmierasz... Chodź tu! Ej, co jest? Nie mogę go zmierzyć. No. O, siema. Co tam? Creepie. Jak się kurwa zakradł, co? Dobrze, żebym się kurwa odwrócił. Pewnie kogoś innego by to kurwa przeraziło. Ja na szczęście mało który horror przeraża. Jestem dosyć odporny na jumpscary. Poziom drugi. Czyś podejrzewam, że nie w każde... Już ja chciałem... A, chciałem powiedzieć, że zapewne nie we wszystkie horror bym grał.
szczególnie te indie horrory potrafią być przerażające. No, pomyślał, że dobre horrory będą powstawać nie z rąk wielkich twórców, tylko kurwa od małych studiów albo pojedynczych osób. To była moja... chyba tak. Oj, tak, świetnie. O nie, kurwa, ja cię potnę. Co, zabolało? Ja wiem. Miało zaboleć. No, rozsmarowani. Nie wiem, czy to... ile mam miejsca? W sumie mam dużo miejsca, to mogę wziąć te pociski. Jeżeli jest pieniężę, apteczka. Wezmę, bo mam mało życia. Mam jeszcze jedną apteczkę w razie gdyby co. Miało coś spieprzyć, co tu mamy. Staza niech będzie. Maserek stykowy. I mam powrót. A, bo tu jest zamknięte. Komora uprawna. Tak, komora uprawna. No dobra. Idziemy dalej, nie? Mam jeszcze pół godziny streamu. Mamy to. Save point, dawno nie było. Nie wiem, jak długo jest ta gra. 10 godzin, 15? Podejrzewam, że się szybko z tym wywinę. Co gówno eksploduje? Ta. Dobrze, że nie wybuchł przy mnie. Żydal. Oho. Na plecach nic, nic. To pewnie zaraz wyskoczył mi z pleców, co? To było zabawniej. Kredytów. Albo jak będę wracać. Też możliwe. Pusta, pusta. Och, zobaczcie na tą arenę. Tak bardzo walka tutaj będzie. Jak tyle lat w grach siedzi i wie, czego się spodziewać. Jest jeszcze 0G, tak. Dobra. Okej, o, tam są kolce. Trzeba kurwa uważać. Się nie wpierdolić. Ja właściwie mam iść. Na pewno nie tu. Tu jest ziemia. Tam. Zaskoczymy tu. O. Mogę tak przejść? Nie, nie mogę tak przejść. Patrzeć. Coś może? A, ja oczywiście, no.
No, który się otworzy pierwszy? Jakże śmietnie. No dawaj, kurwa. A z koleżków w ciebie rzucę. No. Już ten rzut koleżko trochę nie zadziałał. Moim skromnym zdaniem. Podniesiemy, czy ja to mogę skoczyć? Mogę skoczyć, na pewno. Czy ja to przejdę? Nie przejdę, muszę skoczyć. Aha, i trzeba uważać, żebym się w kolce nie gramolić. No, to jasne. Dobra. Więc widzę, co ja muszę zrobić. Skoczyć tu. Użyć telekinezy. Pyk. Patrzeć, jak przeciwnicy wyskakują. Nie, nie wyskakują. No i w sumie może to i dobrze. Nie wyskakują. Wskoczyć tu. Teraz wyskoczę. No. Dobra. Mamy gówniaka. A, stąd, żebym przyszedł. A co, też jest 0G? Też jest 0G, ale nie widać, jakby było 0G. Zaraz, stąd przyszedłem. Teraz to trzeba się dobrze ustawić. Ja muszę iść tam. Przeskoczyć tu. I nie wskoczę tędy. Okej. Tak, może. O. I yeah. Już tę amunicję widziałem. Czy podniosłem, nie wiem co nawet. Użyję leczenia, bo mam mało życia. No dobra. Czego można postrzelać? O, mam dużo linowych. Trzeba z linowych korzystać. Toaletu linowego. No shit. Hello? Hello, security? Thank God. This is Dr. Cross with Hydroponics. I'm trying to locate second engineer Jacob Temple. I can't get through to engineering. Of course I know there's a shipwide medical alert. That's why I'm trying to locate him. No, we're safe for now, but the tram is down and we can't reach the escape pod. Hello? Hello? Mogę tu wejść? Oczywiście, że nie. Muszę pewnie w to wejść, znając moje życie. Ja, bo tu jest kurwa zamknięte, bez możliwości otworzenia, więc co? Komputer pokładowy mówi, nie wchodź tu, ale gra mówi, no koniecznie musisz tu wejść. Nie? Ale czekaj, to chwyło, amo. Chciałam amo akurat chwycić. Tak, to. Tak, rozjebie, dobrze wiedzieć. No to mamy staz, ale ja stazę mam full. Aha, żeby było jeszcze kurwa zabawniej. Czy to zadziałało? Oczywiście, że nie. To jakieś drzwi, tam są drzwi, które właśnie otworzyłem. Mogę trafić przez to. Pewnie będzie jakiś bieg. Otwórz, 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 otwórz! O, w dupę! O, w dupę!
Martwy? Martwy. Amunicję opuściłeś. Dawaj tą amunicję. Dziękuję. Coś tu jeszcze, nie? Ale save point by się przydał tak w sumie. Bo już dosyć długo nie było. O, czyli muszę iść tam. Nie, muszę tu iść, ale pójdziemy tam, bo ewidentnie dużo tam rzeczy się czai. Między innymi węzeł, ulepszeń. Trochę pił. Coś podniosłem, nie wiem co. Nie to. Kurwa, ile mam już rzeczy. Będzie posprzedawać troszkę. To tu dalej, apteczka, jak najbardziej przygarnę. Węzeł mocy, dziękuję. I trochę kredytów, jak najbardziej. Coś tu jeszcze nie. Można iść dalej. Trochę ubogo dziś jest z ludźmi, niestety. Niestety dłuższe przerwy takie są, niestety. A, to winda. Okej. Okay. Już troszkę zmęczony. Oczywiście czat mi się zepsuł, żeby było zabawniej. Ile ta winda jedzie? Może już? Co? Ile kurwa? 10 kiloton? Jakie to kurwa musi być wielkie? Ładnie GMO się bawili, ładnie. Cholerstwa miotać płomieni byłby jak znalazł. O, zestaw medyczny. Podziękuję. Serdecznie. This way, ok. Czyli wychodzi na to, że ogarnąłem wszystko. Ale zaraz. Bo tu są trzy poziomy. Co jest na poziomie trzecim? Patrzymy, jakiś ukryty magazyn, o którym nawet nie wiedziałem, ludzie. No dobra, to jest poziom drugi, a poziom trzeci. Hello. Ha, skrzynka. Z zestawem stazy. Jeżeli mi teraz był potrzebny. O! Zestaw medyczny. Amo. I rubinowy półprzewodnik. Kurwa. Ale było warto. Użyjemy tego, użyjemy tego. Dobra, i podniesiemy. Dobrze, że tu przyszedłem. Naprawdę. 10 koła w... Tak o, za darmo. No, możemy zejść na poziom pierwszy. O, plecy mnie bolą. Kuźwa, mi plecy bolą. Ah.
powinienem w ogóle dla lepszego klimatu zgasić światło. Tylko podejrzewam, że nie byłoby mnie wtedy widać w ogóle. A wolę, żeby mnie było widać, niż żeby mieć klimat. O, moje plecy. O, dziękuję, muszę się położyć. Dobra. Czyli wracamy. Ta, całkowicie kurwa nielosowe. Dobra, ale to, że przeciwnicy nie wyszli, to było zajebiście losowe. Spodziewałem się jakiegoś nakurwiania, a tu nakurwiania nie. I to gówno. Ja już coś mogę. No dobra, tu zostało coś ogarnięte. Jest save point. Korzystamy jak najbardziej. Zapisu nigdy za wiele. Okej. O, magazyn, właśnie. Dobrze, że tu jest magazyn. Korzystamy od razu. Jakieś to nowe przedmioty tu są. Nie widać. Dobra, na pewno idzie tak. Robi nowy półprzewodnik. Myślę, że zestaw stazy z pieniężę. Amo zostawię. Amo zawsze w cenie. Tak? Nie, zaraz. Muszę sprzedać pociski pulsacyjne. O, dobra. I kupimy standardowo węzeł mocy, nawet dwa. Cztery węzły mocy. Zaraz, tu gdzieś był warsztat. Przecież. Tu był przecież warsztat. Nie przypadkiem w drugich drzwiach. No pewnie, że tak. Może moduł stazy jeszcze ulepszymy. Będzie więcej energii. Tak. I tak. Broń moim zdaniem no zadaje wystarczające obrażenia na obecną chwilę. To zostawimy tak jak jest. Standardowo zostawiam jeden w razie trafienia się na jakieś. Na trafienie na jakieś zamknięte drzwi, które można otworzyć węzłem mocy. Jakieś przeładowanie, dobra. Poszulamy z laserka teraz. I tędy. Oczywiście. Dziennik tekstowy. Raport laboratorium chemicznego profesora Jagerwalda. K. Wiadomości dr. Cross E. Elizabeth, bez wątpienia wiesz o rozwoju form życia odkrytych w niektórych częściach statku. Badałem te substancje i pomyślałem, że wyniki cię zainteresują. Komórki te bardzo przypominają bakterie, które jednak zachowują się jak wirusy. Bakterie, które zachowują się jak wirus. Trochę moim zdaniem się to trochę wyklucza, no ale okej. Podobnie jak bakterie, organizm ten zaraża inne komórki przez osmozę, następnie dokonuje mutacji i rozmnaża się agamogonicznie.
Jest chyba jakaś bakteria, która wnika do komórki i ją tam niszczy, żeruje na niej. Tylko jaka to była choroba? Toksoplazmoza? Teraz tak strzeliłem w ogóle losowo, bo nie pamiętam, ale wiem, że jest takie... Ktoś kojarzy, że jest takie choróbsko, gdzie bakteria jest taka upierdliwa, że wnika do komórki innego organizmu, na przykład ludzkiego, i po prostu tą komórkę od środka zjada. No co jest zadziwiające, to szybkość, z jaką wzrasta. Pojedyncza bakteria namnaża się 20-krotnie w ciągu zaledwie jednej minuty. Ja pierdolę, ale to się mnoży. Ale to się kurwa mnoży. To tak się kurwa mnoży. 20-krotnie w ciągu minuty. Ja pierdolę, to się szybko namnaża. Nie dam za to głowę, ale myślę, że to może być całkowicie obca forma życia. No kurwa, na pewno. Profesor Howley spekuluje, że jest to organizm przekształcający środowisko. Poziom lotnych wyziewów jest olbrzymi, co jest przyczyną tego okropnego zapachu. A czemu służy do... Ale czemu służy, po prostu nie wiem. Będę cię dalej informował. Heinrich Jagerwald, no by pasowało, takie niemieckie dosyć nazwisko. Bo jakieś o ja pierdolę. Nie, to trzeba zesnajperzyć troszkę. Tu jest to strzelające gówno. Jeszcze ży... A, bo jeszcze jedna macka została. Dobra. Ten laser się do tego akurat przeciwnika nie nadawał. Niestety. Leżał? Nie. To jest coś na pewno. Warsztat kolejny. Tak, w razie gdybym chciał kurwa znowu coś ulepszyć. Wychodzi na to, że niepotrzebnie się wracałem. Dobra. Mogę spokojnie sobie iść dalej, bym znalazł kolejny właśnie. Kolejne drzwi. I kolejne drzwi zamknięte na... Benzy, kurwa. Nie ufam ci. No oczywiście, że mam cię nie ufać. Dobra, teraz jestem przekonany, że nie żyję. Kurwa, ile mi życia zjadł, no. A nie wiem, mam taki dobry pancerz. Ostrza rozpruwacza. Moc stykowa. Spodziewałem się, że ten laser będzie bardziej użyteczny. Ale jednak tak nie jest troszkę. Może dlatego, że jest jeszcze nieulepszony porządnie. What we have here? Wow, okej. O, apteczka, no i to duża, kredyty. No ładnie, ładnie. Ładne zapasy, kurwa ile ja tego mam. Trzeba zacząć korzystać bardziej. Na to wychodzi. O, 3000 kredytów, jasne. Jak najbardziej. Mnóstwo. Przebrzydłe. Czy ładowane wszystko mam aby na pewno? Nie chcę mieć niespodzianek. Dobra, wygląda na to, że tak.
Vegetative anomalies detected in the East Grove Chamber. Okay. Ugh. Gdzie chuj, ale to jest wszystko... Fuj. Oblaźnięte wszystko w jakimś sfierze. Bleh. Nie tam tak... No oczywiście. Nie, tutaj tak śmierdzi. No gdzie jesteś, brzydalu? O, tak. Dawno ciebie nie było. Na pewno. Dobra, to tego mam, ten laserek. Ui. Momentalnie się schował. Ohohohoho! Mocny laserek, mocny! Ja już wiem, do czego będę go wykorzystywał. Do nakurwiania w te duże brzydale. This way. Słyszę was, brzydale. Teraz czuję. Znowu coś słyszę. Brzydkiego, głośnego. Ale może mi się tylko wydawać. Nie no, tak to by wyskoczyła kwarantanna. Blech. O, oh, okej. Okay. Też dużo. Ryly? Coś tam się kurwa czaiło? W tej skrzynce teraz będzie kurwa strach skrzynki otwierać. By się na coś nie wpierdolić. Nie mam. Dużo. Apteczek mam dużo, amunicji mam dużo. Fajnie, fajnie. Nic, tylko czekać na jakiegoś bossa, nie? Co jeszcze? Skrzyneczki. Szczęście pełne. Kwipunku. Chyba windką muszę wlecieć. Co ta? Windką. Jep. No, to był system odżywiania. O! Oh. Okej. No i co? Nie mogę tego cholerstwa trafić. No. Jebany. Ciekawe. Bardzo ciekawe. To mogę jeszcze aktywować. Co tu się aktywuje? Oprócz tego, że był tu ewidentnie schowany typ. No, zaczniemy od poziomu trzeciego. Ostatnim razem to był dobry pomysł. A, bo tam dalej są drzwi. Tu nie ma tlenu. A, już wiadomo dlaczego nie ma tlenu.
warto. O! Ups. Trochę tego. Trochę tego. Kurwa, ile ja mam tych pił. Tu dalej audiolog. Hydroponics log, Dr. Cross reporting. Something here slammed into the hole near food storage. It wasn't a rogue asteroid. I know what that sounds like. But it was big and heavy. I'll report again when I know more. To był lewiatan. O, węzeł. Miło, przygarnę. Save point. Właściwie już dobija 2 godziny streamowania, więc myślę, że to będzie dobra pora, żeby zakończyć granie. Także no sorry, ale to już będzie na tyle na dzisiaj. Ja jestem czerwony na twarzy. Matko, jestem czerwony na twarzy. Chociaż jak standardowo, dzięki za oglądanie. Klikajcie followa. Jak klikniecie followa w czasie streamu, to różne efekty będą się działy. Dołączajcie do fanpage'a, bo jest. Kisi się. Trzeba jakoś rozruszać to wszystko. Film zaraz trafi na YouTube'a. Kolejny stream, no nie wiem kiedy. Stream, bo jest troszkę ciężko. Jest ciężko kurwa z czasem. Podejrzewam, że chyba w niedzielę najprędzej, bo to nie ma jak. No. Także dzięki za oglądanie i się pa.